Nie zapomnijcie odwiedzić mojego drugiego kanału, łączonego fanpage'a oraz bloga na Tumblrze. Linki w opisie. Witajcie! Dzisiaj weźmiemy na tapetę powszechnie uznany zestaw z pierwszej generacji LEGO Bionicle, z można powiedzieć środkowego okresu trwania serii. Przed Wami członek zakonu Matanui, set numer 8734, Brutaka. Wydany w 2006 duży zestaw składa się ze 191 elementów. W tamtym okresie duże sety z serii zyskały miano Tytanów i Brutaka w pełni na takie miano zasługuje. Jest naprawdę wielki, a jego rozszerzająca się ku górze sylwetka nadaje mu wygląd przypakowanego Herosa. Świetnie wygląda złoto-granatowa kolorystyka. Kanohi Brutaki, Olmak, maska otwierania międzywymiarowych portali to chyba jedna z największych masek Bionicle. Ciekawie wyglądają kły po bokach i taka jakby siatkowana faktura blisko ust. Kolos wygląda naprawdę zabawnie, kiedy go jej pozbawimy. Główka Toa Metru, na której Olmak jest osadzona, wygląda na karku Brutaki jako rzesze klaskowy. Centralnym elementem korpusu jest złota stopa Toa Hordika połączona z odnóżem Visoraka. Wygląda to dobrze, podobnie jak zamontowane pod kątem dwie pary złotych oczu Boroków. Widoczne z tyłu rury optycznie poszerzają barki. Bardzo zmyślny zabieg. Długie nogi zakończono dwupalczastym wariantem stóp Piraka, do których zmyślnie udało się doczepić dodatkowe palce z oczu Boroków. Zdecydowanie najsłabszym elementem konstrukcji są uda, w których straszy widoczna technikowa ośka. Sprawia to wrażenie nogi obranej z mięsa do kości. Idąc za raną znajomego, przyczepiłem w tym miejscu parę odnóży Visoraków, które idealnie wypełniają dziurę. Prosty i satysfakcjonujący mod. Z tyłu łydek znajduje się mechanizm debiutujący w tamtym roczniku. Siłowniki pojawiające się jeszcze w kilku dużych figurkach z serii. Srebrna tuba, przez którą przechodzi zwykła, dłuższa ośka. Prosta rzecz, a raz, że wygląda zwyczajnie fajnie, dodaje postaci takiego elementu mechaniczności, to jeszcze jest to praktyczne, bo poprawia równowagę figurki. Jest przy tym zbudowane tak, że nie ogranicza ruchu w kiczoły, ani w kolanie, ani w kostce. Zdecydowanie jeden z lepszych pomysłów zaimplementowanych w Brutace. Jeszcze jednym modem, na który wpadłem już sam, jest możliwość zamontowania na łydkach pancerzy z generacji drugiej. Wyglądają estetycznie i przy okazji czynią łydki nieco bardziej masywnymi. W porównaniu do nóg, ramiona wydają się aż nadto proste, składają się z paru części. Przyznam, że nigdy nie byłem też fanem dłoni ze stóp Piraka, choć oddanie takiego szczegółu jak kciuk, a może nawet kciuki w dłoni nie trzymającej broni, to godne uznania zabieg projektantów. Bardzo lubię uzbrojenie Brutaki. Jego podwójny miecz to jeden z moich ulubionych elementów Bionicle. Potężne ostrze o jednej gładkiej, a drugiej ząbkowanej krawędzi w rękach mniejszych postaci wyglądałoby wręcz jak miecz rodem z Final Fantasy. W dłoni Brutaki nawet dwa ostrza wyglądają proporcjonalnie do jego postaci. Gratka dla fanów podwójnych fikcyjnych ostrzy w stylu Dartha Maula. Ale mało tego, okazuje się, że Brutaka posiada jeszcze drugą parę mniejszych ostrzy. To, co znajduje się na plecach i wygląda swoją drogą jak całkiem estetyczny pancerz, okazuje się być złożoną drugą parą krótszych ramion uzbrojonych w sztylety. Jest więc Brutaka swoistym Goro świata Bionicle. Ciekawy i ładnie wkomponowany trik konstrukcyjny, aczkolwiek osobiście uważam, że z rozłożonymi dodatkowymi ramionami Brutaka staje się zbyt chudy i wygląda jak wyciągnięta fretka. W 2006 zestawy Bionicle utraciły swoje funkcje związane z mechanizmami zębatkowymi, idąc bardziej w stronę rozwijania gimiku strzelania, czy to kulkami Zamor, czy innymi pociskami. Brutaka nie posiada ani mechanizmu, ani funkcji strzelania, za to może się poszczycić świetną pozwalnością. Nic nie krępuje jego ruchów, a duże stopy w połączeniu ze wspomnianymi siłownikami gwarantują dobrą stabilność. Odpowiednio ustawiony członek zakonu Matanui potrafi wyglądać naprawdę cool. Na koniec kilka porównań dla uzmysłowienia, jaki to jest kolos. Najpierw z poczciwym lewą Mata, dalej z Umarakiem Łowcą z drugiej generacji, jednym z większych zestawów tamtej serii, a Łowca i tak musiałby zadzierać głowę, by spojrzeć Brutace w oczy. I na koniec robot Benny, bo czemu by nie. Brutaka jest słusznie często umieszczany w czołówce najlepszych zestawów z serii. Mimo, że nie przepadam ogólnie za rocznikiem 2006, potrafię docenić to, co w nim było dobre, a Brutaka zdecydowanie jest świetnym setem, którego nieliczne mankamenty praktycznie w ogóle się nie liczą. Polecam, choć wiem, że długoletnim fanom Bionicle takie polecenie nie jest wcale potrzebne. No ale ja tutaj przede wszystkim dzielę się swoimi wrażeniami. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam za uwagę i oczekujcie wkrótce kolejnych filmów. Do usłyszenia!